Cześć, witam, X Grosz z tej strony, witam na kanale Krypto Kamikadze. Mamy dzisiaj piątek, mamy dzisiaj piątek, Bitcoin przeskoczył 41 tysięcy. I co? I zaczynamy. Parę tematów do poruszenia. Jednym z takich podstawowych tematów, które chciałem z Wami poruszyć dla wszystkich moich e, traderów, co razem ze mną w tym e, próbują się odnaleźć, podpowiem Wam jedną podstawową rzecz którą um, nauczyłem się, a właściwie zauważyłem u kogoś, kto jest mistrzem świata w tradingu. I tą właściwie cechę próbowałem odnaleźć w sobie i ją, że tak powiem, wyłączyć. Ok? A więc um, wczorajszy tweet, um, wczorajszy tak, wczorajszy tweet, jeżeli słyszę w ogóle, że komuś znowu zamknęło pozycję, zlikwidowało pozycję, Właściwie, jak zamknęło to w porządku, bo znaczy, że był plan, jest stop loss, wszystko ok. Ale jeżeli ci likwiduje pozycję, to znaczy wszystko, co włożyłeś, ci likwiduje, ponieważ stawiasz shorta na rosnącym rynku, to mi już po prostu ręce opadają od tego, w jaki sposób mam powiedzieć, że nie shortujemy rosnącego rynku. Nie próbujemy złapać jednej małej korekty w momencie, kiedy cały rynek rośnie. Jest to ciężko, jest to trudno. Ja przynajmniej tak nie widzę, że to może być. I teraz uzupełnienie tego, to już dzisiaj wiele osób się pytało, czy by the long albo long the dip jest ciągle aktualny. Więc jeżeli mamy dips, takie oto dips, czy powinniśmy je longować? Czy to jest ciągle aktualne? Ok, i tutaj pojawia się jedna bardzo ciekawa, charakterystyczna dla każdego człowieka, przypadłość, którą mamy. I ja o tym e, czytałem, jeżeli w momencie, kiedy słuchałem i czytałem, i, i próbowałem tutaj poznać, e, w jaki sposób Renaissance Technologies i Jimmy Simon stał się najlepszym funduszem inwestycyjnym na świecie. E, I powiem Wam jedną rzecz. Renaissance Technologies, ja zrobiłem w ogóle o tym film, nie wiem, czy wiecie o tym. Film zrobiłem 19 czerwca 2020 Być jak Jimmy. Taki jest, taki jest ten film, i oto to jest ten Jimmy Simons, i porównywałem go tu do Buffetta, ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, ponieważ Jimmy Simons, który świetnie matematycznie rozpracował system, w jaki sposób mamy tradeować, to znaczy, w jaki sposób oni mają tradeować, jego firma, jego fundusz, jaki ma tradeować. W jednym z jego wywiadów, albo w jednym z jego opisów, Powiedział taką fajną historię, kiedy to siedząc sobie gdzieś tam na wakacjach z rodziną, oczywiście cały czas trzymając rękę na pulsie i wszystkim, co się dzieje wokół w świecie inwestycji, widział jak coś, że tak powiem, leci w dół, coś się cofie, i jego odruchem ludzkim było złapać za telefon, dzwonić do biura, dzwonić do swoich ludzi. I mówić im, słuchajcie, nie wiem, czy nie powinniśmy w tej chwili tutaj przeskoczyć z longa na shorta. Nie wiem, co, co, co tam się dzieje, bo widzę takie i takie sygnały tutaj na, na rynkach, na giełdach. Jaką odpowiedź Jimmy dostaje od swojego biura? Słuchaj, według Twojego schematu, według naszych matematycznych obliczeń, według wszystkiego, co mamy założone, to nie mamy tutaj przeskakiwać na shorta. Powinniśmy zostać w pozycji. Lub wyjść z pozycji i dokupić pozy odkupić pozycję, jeżeli pójdzie w górę z powrotem. I to była odpowiedź jego zespołu. I to było nie odczucie ludzkie, tylko to było założenie, które według którego plan, według którego po prostu mieli działać, i który im się sprawdza od lat. I teraz, wracając do naszego malutkiego świata tradingu, i pokażę Wam tutaj na tym przykładzie, OK. A więc. Mamy 40 tysięcy, przekraczamy 40 tysięcy, nagle pał świeca w dół, lecimy 39, 38, 37, lecimy w dół kompletnie i normalnym, naturalnym odruchem, odruchem ludzkim, ja też mam takie odczucia, patrzę na to i czuję to samo, dosłownie to samo, co każdy jeden z Was. Wybiera się, w człowieku zbiera się adrenalina, zbiera się strach, wzbierają się dziwne emocje, zbierają się odruchy ch chęci zrobienia czegoś przeciw, to znaczy chęci zrobienia czegoś na podstawie odczuć, które mamy, i w tym momencie powinien zadziałać nasz e, zdrowy rozum i nasz plan, który mamy założone a więc e, long the dip. Który mamy, dopóki nie zrobimy, dopóki nie będzie zupełnie od totalnego odwrócenia się trendu, czyli przez dłuższy czas lecimy, to znaczy pierwsza rzecz, co powinna zadziałać. Jeżeli to widzimy i widzimy to na naszych wykresach dolnych, to w takim razie próbujemy wyjść z pozycji. Był spadek, było odbicie. Tutaj MACD pokazuje nam, że powinniśmy wyjść z pozycji, powinniśmy tutaj wyjść z pozycji. Okay? Więc próbujemy najpierw wyjść z pozycji. Jak, naj, jak najlepiej powinniśmy być na plusie, ale wyjść z pozycji. Druga rzecz, jeżeli spadamy i zaczymy, zaczynamy wzrastać, i znowu pokazuje nam MACD, przynajmniej ja tak patrzę, że pokazuje mi MACD wejść w pozycję, to znowu przy 38, przy tym prawie poziomie, co wyszliśmy, powinniśmy wrócić w pozycję. I teraz to jest działanie czysto bez żadnych odczuć, bez żadnych emocji. To ma być absolutnie zimna kalkulacja. Teraz jedyną rzeczą, którą w tym wszystkim nas, nam towarzyszy, którą mamy podpięte do naszego planu, do mojego planu, którą ja mam podpięte do mojego planu, e, która ma się co do odczuć, ponieważ wiadomo, nigdy nie wiemy, market naprawdę może zawrócić, market naprawdę może nas rozczarować i może lecieć już zupełnie w przeciwną stronę, tego absolutnie nie wiemy. Do tego służą nam pozycje stop-lossy, a więc wchodzimy tutaj i bum-bum, stop-lossy ustawiamy. W taki sposób to, w taki sposób ja to rozgrywam. Więc, long the dip, momentalnie stop loss. Stop loss to jest ten moment, kiedy ja mam odczucie. To jest to granie na moim odczucie. W razie w, gdyby coś, to jestem zabezpieczony tym stop lossem, że nie zlikwiduje mi pozycji, nie pozamiata moją całą, całą pozycją. I ten stop loss również nie możemy, że tak powiem, ustawiać go. W takich poziomach zbyt bliskich, ponieważ takie 5% świeczki nam po prostu tego stoplosa wybijają. Dajmy sobie, dajmy sobie ten stoploss, tak że tak powiem. Ja przynajmniej tak patrzę, że te 5% to jest za mało. Takie 15-20% to jest z tej naszej pozycji. To jest stoploss, kiedy. Kiedy jest taka niby bezpieczna okolica. Możemy również zerknąć na wykres i popatrzeć. OK, mieliśmy tu dołek, tu dołek, tu wchodzimy do pozycji, w razie następnego dołko, jakby się pojawił i szlibyśmy niżej to 36, mógłby być takim stoplosem. To jest już da dosyć daleki stoplos. Można go wyżej ustawić, jeżeli zależy, jak, jak sobie planujemy rozkład swoich, e, swoich środków i swojej gry i jakie ryzyka chcemy podejmować. Tak czy tak, podsumowaniem tego mojego dzisiejszego tutaj wywodu jest to, że. Nieważne, kim jesteś, czy jesteś zwyczajnym, zwyczajnym kowalskim, czy jesteś Jimim Simonsem, który ma najlepiej prosperujący fundusz inwestycyjny na świecie, odczucia mamy ciągle te same. Jedyną rzeczą, która nas różni, to jest to, czy zdajemy sobie z tego sprawę i potrafimy w świadomy sposób zidentyfikować, ej, hey, to są odczucia, a to są plany, działajmy według planów, załóżmy, zrealizujmy swoje założenia i kontynuujmy, dlatego, e, dlatego, e, tak jak mówię, wiele osób pyta się, czy 36, czy to już jest koniec long the dip i tak dalej, long the dip, czyli kupujemy longa w momencie, kiedy jest dip, nie, wszystko jest nadal cały czas aktualne, Cofnięcia się o takie duże świece, powinniśmy być tego świadomi. Stop-lossy powinny być na zielono. Przeczekać moment i wejść w odpowiednim momencie. Nie jest tak, że my akurat siedzimy przy komputerze i to jest moment, kiedy mamy złożyć nasze zlecenie. To nie jest tak, że market się do nas dopasowuje. My dopasowujemy się do marketu. Teraz jeszcze, aby dokończyć ten temat, jak podchodzę do długoterminowej perspektywy, ponieważ wiele osób patrzy tak długoterminowo i wiecie z wykresów, i z różnych średnich i próbuje tak długoterminowo nakreślić swoją, swój plan co do rynku i przewidzieć o to już jest top i dużo mamy dużo mamy takich właściwie tutaj że tak powiem wypowiedzi że to już jest top i, i koniec lecimy w dół od tego momentu i, 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 i i, i, I tak dalej. Ale z, mojej, z mojego punktu widzenia, ja patrzę na to w ten sposób. Jeżeli chodzi o długoterminowe planowanie, to co do wykresów i długoterminowego planowania, co do wykresów, to ja nie mam tutaj nie, mam tutaj, nie jestem przekonany co do tego. Nie mam tutaj zbytnio dużego doświadczenia i nie potrafię tego ugryźć, że tak powiem, świadomie i z rozumem bardziej, bardziej w tym momencie przemawia do mnie i bardziej sprawdza mi się wahania cenowe i gram w to, co widzę. Nie przepowiadam przyszłości na podstawie niczego. Nie próbuję przepowiedzieć, że 40 to będzie już tap i lecimy w dół. O, przepowiem i potem, jeżeli tak się wydarzy, to będzie, że o, Jackowski ma szklaną kulę, a ty przepowiadasz inaczej albo coś w tym stylu. To nie o to chodzi. Po prostu... Gramy w to, co widzimy i realizujemy założenia. W taki sposób, dosłownie w taki sposób najlepszy fundusz inwestycyjny na świecie działa i dlatego stał się najlepszym funduszem inwestycyjnym na świecie. Więc to jest moje podejście, to jest moje podejście do tego. Teraz, aby przeskoczyć zupełnie w inną stronę, to powiem Wam tak, Patrzymy na to, co się dzieje, patrzymy na te ceny, jesteśmy wręcz, wręcz zaskoczeni z tego, wow, doszliśmy do 40-41 tysięcy za dolara, 41 tysięcy za bitcoina. Jak to wygląda i czy w ogóle jest sens w tej chwili wchodzić, kontynuować, w ogóle zaczynać w swoim świecie krypto? I tutaj powiem Wam jedną rzecz. To, co my mówiliśmy w 2017 roku, i mówiliśmy wręcz takimi słowami, jak były słowa marzenia i było tak, że o, kiedyś ktoś za 3 lata będzie mówił to, co my mówimy teraz i wiecie co, to jest prawda. Zobaczcie tutaj, Jacek, pozdrawiam zresztą Jacka, Jacek pyta się, czy jest sens kupować Bitcoina w tej cenie i powiem Wam tak, Jacek napisał tak, dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze będzie jakiś dołek, gdzie będzie można kupić krypto taniej i podtrzymać aby kiedyś z zyskiem sprzedać. Cały czas słyszę, jak to dobrze było inwestować w 2017-18. I to jest ten czas, kiedy my mówiliśmy o tym inwestowaniu w bitcoina i w krypto w 2017-18 roku i my wspominaliśmy, jak to dobrze było inwestować w 2013-14. Teraz ludzie mówią, jak to dobrze było inwestować w 2017-18. W 2025 ludzie będą mówić, jak to dobrze było wchodzić w bitcoina w 2020-2021. Więc to jest naprawdę długoterminowa gra i bardzo, że tak powiem, gra dla cierpliwych i dla tych, co podejmują temat z wielkim podejściem, że tak powiem świadomym do tego co robią i świadomym wszystkiego co się może wydarzyć po drodze. bo to nie jest tak że wiecie, że to już będzie wszystko różami usłane i że będzie można, że tak powiem już od tej pory tylko i wyłącznie spijać śmietane. Ja jestem na to gotowy i mam nadzieję, że wszyscy jesteście na to gotowi. X grosz nadrabia z zaległości sprzed 25 lat, bareja w 80. No tak, w 80 roku to ja oglądałem e, czterech pancernych, a nie bareje. Tak to było. Więc e, w taki sposób to widzę. Jedną rzeczą, którą chciałem jeszcze dodać Wam na sam koniec, a pamiętajmy, widzieliśmy na, e, widzieliśmy na Twitterze, widzieliśmy na wiadomościach, cokolwiek, jakkolwiek śledzicie, kry, jakkolwiek śledzicie świat krypto, Kraken, Coinbase, Binance, wszystkie de, giełdy łapią za wiechę. Jedną rzeczą, co się może, mam nadzieję, nie powtórzyć, ale może się powtórzyć, to jest wszyscy znamy historię Mount Kax i wszyscy znamy historię innych giełd, które po prostu padły z braku płynności. Brak płynności to znaczy, że Twoich bitcoinów tak naprawdę giełda nie miała. Co z nimi zrobiła, tego nie wiemy. A więc, jakiekolwiek macie kwoty, którymi się nie w tej chwili nie handlujecie, nie obracacie, które są dla was, że tak powiem, waszym żelaznym zabezpieczeniem, waszą pozycją długoterminową. Zabieramy je z giełd na portfel. Jeżeli mógłbym i to nie jest wcale żadna sponsorowana wiadomość ani nic w tym stylu, jeżeli mógłbym was do czegoś skierować, to Spróbujcie najprostszą rzecz, jaką jest portfel Exodus, exodus.io. Strona. Spróbujcie sobie ten portfel. Poznajcie ten portfel. To jest multi-portfel. Macie tutaj mnóstwo różnych swoich krypto. Uruchamiacie nowy portfel, spisujecie sobie sło swoje słowa ziarna. Z tego portfela. Możecie go sparować z komputerem. Możecie go sparować, jeżeli na komputerze go macie, możecie go sparować z e, telefonem. I macie naprawdę zabezpieczyć hasłem, i macie naprawdę pierwszy podstawowy, bezpieczny portfel. I e, w miarę waszego postępu w świecie krypto, będziecie wtedy e, coraz bardziej i bardziej, że tak powiem, e, gromadzili swój majątek w świecie krypto i trzymam naprawdę za was kciuki. Zresztą widzę, że wiele osób, które z nami tutaj, że tak powiem, rozmawia od tych, od tych lat, w tej chwili, zaczyna, że tak powiem, z takim małym uśmiechem tutaj bo, pobąkiwać, że a 300% do przodu, 500% do przodu na swoje inwestycji. Naprawdę cieszę się szczerze, dla, za każdego z was. I w pewnym momencie, gdy będziecie już. Że tak powiem, poznawać ten świat krypto i Wasze konta zaczną wyglądać naprawdę imponująco, będziecie wiedzieli i poznawali i zabezpieczali się coraz lepiej, i wtedy będzie czas na to, aby przeskoczyć na następny poziom zabezpieczenia. I czy to będzie trezor, czy to będzie jakikolwiek inny portfel, czy trezor w połączeniu z Eksodusem, naprawdę do tego dojdziecie, ale podstawa jest taka, aby odejść. Ztrzymania środków na giełdach i przejść na trzymanie środków samemu sobie, ale w bezpieczny sposób, nie od razu ze wszystkim, poznajcie narzędzia, które do tego służą, zanim wskoczycie dwo, dwoma nogami w, e, i całymi swoimi środkami w trzymanie swoich środków na portfelach, e, takich, gdzie już tylko i wyłącznie wy odpowiadacie za swoje własne. Bezpieczeństwo. Więc to mam nadzieję, że tak powiem, jeszcze w Was obudzić i powiedzieć Wam, abyście w tym kierunku dążyli, ponieważ na tym cały świat krypto polega. Mam nadzieję, że również w tym roku 2041 jesteśmy, no proszę. W tym 2021 będziemy również zgłębiali coraz bardziej, że tak powiem, bezpieczne używanie i takie wręcz prywatne używanie swoich krypto na miarę naszych oczywiście możliwości, i to również będziemy kontynuować e, przez ten rok. A więc, e, podstawa dla wszystkich moich krypto e, traderów, e, ja powiem z mojej perspektywy tak: e, jeżeli nie chcemy się bawić w tradowanie, nie chcemy. E, że tak powiem, nie, nie mamy tutaj pociągu w tą stronę fajnie trzymajmy swoje krypto bezpieczne, jeżeli w jakikolwiek sposób mamy czas i chcemy pomnażać swoje środki, a, a, a jest i była taka możliwość, i naprawdę jest taka możliwość, bo patrząc na, na swoje, na to co, co się u mnie dzieje, no ja jestem, że tak powiem, czuję entuzjazm i dlatego ten entuzjazm staram się wam przy, przedstawić i przy, dlatego przedstawiam giełdę zresztą e, w, tutaj w komentarzach. E, Lester pisze, że no i kur, kropeczki łączą się pięknie dzięki X-Grosz. Świetne, startuje na Bybit. Bybit jest naprawdę spoko giełdą, jeżeli chodzi o początkujących. Dużo łatwiej się tam można odnaleźć niż na Binance. Jakoś Binance do mnie nie przemawia. Próbowałem się, próbowałem się tam przełamać i rzeczywiście jest tam dużo narzędzi, ale Bybit im prościej, tym lepiej. Wchodzę, wychodzę z żadnych weryfikacji. Żadnego wysyłania nikomu moich skanów, wiecie, dowodów czy czegokolwiek. To, to mi się, to, mi, to, to za mną przemawia. Więc dlatego, Bybit, dlatego link do Bybita pod spodem. A wracając jeszcze na sam koniec, dla wszystkich, którzy ze mną jak zwykle trwają do samego końca i Renaissance Technologies, wracając, zautomatyzowanie to jest też plan na 21. Zautomatyzowanie tej strategii, o której cały czas mówię, również jest gdzieś w planach na ten rok, i mam nadzieję, że wszyscy ci, co jesteście ze mną na, na, na giełdzie Bybit i tradujemy razem, że będę najpierw przetestuję, a potem będę mógł wam w jakikolwiek sposób udostępnić narzędzie do zautomatyzowania tego tradingu w taki sposób abyśmy przeskakiwali nie mówiąc tutaj i będąc poprawnie politycznie mówiąc przeskakiwali z kośnookich w zbieraniu profitów z giełdy no ale do tego przyjdzie na to przyjdzie czas i będę wtedy mocno o tym że tak powiem pokazywał i mówił i mam nadzieję że wszyscy na tym skorzystamy to by było tyle na dziś dzięki wielkie trzymajcie się jak zwykle do usłyszenia następnym razem. Cześć.